Dzień dobry, kochani, w poniedziałek. Zapraszam Was na karty dnia. Zobaczmy, na co dzisiaj zwrócić uwagę. Karty dnia w poniedziałek. Domowo dzisiaj będzie. Albo dzisiaj będą nas zajmować sprawy związane z naszym domem. Może jakieś zakupy. Jak my się pokazujemy? Arcykapłanka. No, dzisiaj można powiedzieć, że będziemy bardzo tajemniczy. Albo będziemy chcieli coś ukryć. Może właśnie to będzie jakaś sprawa związana z domem. Może też być tak, że odkryjemy dzisiaj jakąś tajemnicę. Ta arcykapłanka też świadczy o tym, że dzisiaj coś może się wydarzyć, coś takiego energetycznego. Zobaczmy zresztą, co wokół nas się pokazuje. Tak, tutaj bardziej poszłabym w tę stronę odkrycia jakiejś tajemnicy. I od razu mogę powiedzieć, że to nie będzie odkrycie, które będzie łatwe i przyjemne. Dlatego, że tutaj mi się pokazały dwie karty, które mówią o smutku, o rozczarowaniu, o poczuciu zdrady. No i takie odczucia właśnie mogą nam dzisiaj towarzyszyć. Ale pokazało się to trochę tak pół na pół, dlatego że tutaj są takie dwie negatywne karty, które właśnie mówią o tym, że ta tajemnica, to odkrycie nie będzie zbyt pozytywne dla nas albo dla ludzi z naszego otoczenia. Natomiast ta strona mówi o tym, że można nad tym popracować. Można w odpowiedni sposób, w umiejętny sposób, jeżeli tylko poprowadzi się tę sytuację w umiejętny sposób, popracować nad tym, zmienić energetykę. Zobaczcie, pomyślałam sobie, szkoda, że się koło fortuny nie pokazało, a popatrzcie, co się tutaj dzieje. Jest koło fortuny, tak? Czyli dzisiaj będziemy mieć siłę na to, żeby zmienić wibrację tego, co się będzie działo wokół nas. W tej karcie arcykapłanki to się pokazało. Mamy na to siłę. Także tutaj bądźcie czujni, obserwujcie, co się dzieje i jeżeli będzie taka potrzeba, no to wkroczcie do działania. Życzę Wam dobrego początku tygodnia i słyszymy się już jutro. Pa, pa!